Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj Olga Jaszczak. Bardzo mi miło. I Marcin Gordeniak z grupy BMW Familii Płock. Witam pani redaktor, dzień dobry państwu. A porozmawiamy sobie o pikniku rodzinnym Łamiemy Stereotypy, który organizujecie i który będzie związany właśnie z pokazem aut BMW. Powiedzcie, kiedy się odbędzie, gdzie się odbędzie, w jakich godzinach i co zaplanowaliście? Odbędzie się nasze wydarzenie 23 marca od godziny 11 w Galerii Mazowia, za co bardzo dziękujemy, że pozwolili nam zorganizować taką imprezę. Tak samo też jeszcze chciałam podziękować Damianowi Falkowskiemu, który też bardzo nas wspiera i pomaga. Do tego, podczas tego wydarzenia będzie pokaz pierwszej pomocy, którą wykona Karol Krajewski, pokaże dzieciaczkom. Będą konkursy, zabawy, gry, nagrody. Będzie można degustować energetyki Marcina Różalskiego. I do tego jeszcze lepsza dieta przygotowała poczęstunki, ale to, co tak naprawdę jest takim najważniejszą rzeczą w tym wydarzeniu, to jest pokaz aut marki BMW. Tak. I część aut będzie wprowadzonych do Galerii Mazowia. Będzie można porozmawiać sobie z kierowcami, posiedzieć w aucie, porobić zdjęcia. Może ktoś się zaszczepi tą pasją, tak? Bo to jest bardzo, bardzo ciekawy temat. Przed galerią też również będą wystawione auta. No i na koniec będzie petarda, czyli przejazd aut przez całe miasto. Około 100 aut. I na temat aut, jakie będą, może Marcin? Jasne. Jeżeli chodzi o auta, to będą takie starsze, jak i też nowsze. My tak jako grupa BMW nie stawiamy na to, że to ma być jakoś tak wygórowane te auto, tak? Czyli to ma być czy starsze, czy nowsze. My jesteśmy taką, sama nazwa BMW Family, czyli tak zwaną rodziną BMW. Każdy przyjeżdża tym, co ma, na co go stać, to po prostu tym przyjeżdża. Nie dzielimy na tych słabszych, średnich, lepszych. Nie ma lepszych, nie ma, nie ma u nas, nie ma takich podziałów. Jesteśmy rodziną i staramy sobie pomagać i działać w tym jak najlepiej, tak? A co takiego jest w tej marce, że tak się zauroczyliście nią? Znaczy ogólnie BMW, jako grupa Płock powstała w 2011 roku. Założycielem był Marcin Paradowski, który no, przez jakiś czas próbował tą markę promować. No wiadomo, były jakieś takie przerwy, powstawały nowe grupy, za chwilę się zamykały. Ja tak naprawdę zostałem zaszczepiony tą marką przez szwagra. Po jakimś czasie stwierdziłem, kurczę, no może fajnie kupić sobie taką BMW, z racji tego, że też widziałem, jak on zmienia sobie, kupuje jakieś to starsze modele, bądź też nowsze modele. Mówię, kurczę, no dlaczego nie, może i ja bym sobie kupił. No i tak faktycznie się stało. Marcin Paradowski, że tak powiem, zrobił mnie moderatorem na stronie BMW Płock i tak myślę sobie, kurczę, w tym mieście naprawdę tak się nic nie dzieje, a może by reaktywował tą grupę. Wpadłem na taki pomysł, że porozmawiałem ze szwagrem, mówię, słuchaj, a może reaktywujemy to? No dobra, okej, no to może spróbujmy. Napisałem na grupie BMW Płock, że bardzo bym chciał reaktywować ten klub, czy jest w ogóle jakieś zainteresowanie. Po części jakieś tam wiadomości pojedyncze dostawałem, że tak, że fajnie by było, gdybyśmy się zaczęli znowu spotykać w jakimś tam szerszym gronie. No i dobra, zobaczymy. Otworzyłem tak zwanego messengera, zaprosiłem swoich znajomych, moi znajomi zaprosili swoich znajomych. Dzięki poszło. Temu też poznałem tak naprawdę Olę, kobieta anioł. Także anioł i dynamit bym powiedziała. No z tym dynamitem to bym tak za bardzo nie przesadzał, żeby no żeby wiadomo, iskra a może powstać zapot, tak? Ale mówię, do czego dążę? Dążę do tego, że zrobiliśmy jeden spot. Patrzę, no jest około 50 aut. Mówię, kurczę, no chyba będzie dobrze. Zrobiliśmy drugi spot, patrzę, jest około już tam 80-90. Kurczę, no fajnie. Teraz robimy jako tak naprawdę BMW Family. Płock naprawdę istnieje tak może z miesiąc czasu. Otworzyliśmy teraz taką stronkę BMW Family. Można nas znaleźć na Facebooku. Robimy teraz
17 o godzinie 15 przy stadionie Wisły. Tak, spotykamy się, takie małe otwarcie, zobaczymy jaka będzie frekwencja. Ja myślę, że z racji tego, że dochodzą jakieś słuchy i właśnie klubowicze nawet swoich nowych znajomych wpisują, więc myślę, że tak naprawdę to powinno rozejść się szerokim takim echem, zaskoczyć. No i ja bym był po prostu taki spełniony, zadowolony, że to naprawdę coś w tym mieście zaczyna się dziać, że ten facet tak naprawdę, czy tam kobieta posiadający tą markę BMW nie jest też tak przekreślany, bo istnieje taki sama nazwa. No właśnie, stereotyp. Tak. Mówicie, łamiecie stereotyp. A skąd w ogóle się to bierze, że ten kierowca BMW to na przykład nie ma migaczy w ogóle, bo ich nie używa, czy że jeździ bardzo szybko i niebezpiecznie. Skąd się to bierze? Ale to też jest dlatego, że nie ma toru wyścigowego. Gdyby mogli jeździć, mieliby ogólnodostępne miejsce, tak? Gdzie można by było pojeździć, że tak powiem, poprzypalać tą gumę, tak? Tak. To też by było zupełnie inaczej. A my przez to nasze wydarzenie chcemy pokazać, że jesteśmy rodziną, tak? I na te zloty nasze to przyjeżdżają całe rodziny. To nie ma tak, że przyjedzie tylko facet. Przyjeżdżają żony, kochanki, mogą... Znaczy na nasze wydarzenie też tak może być. Może być żona, kochanek, mąż, wszyscy niech się integrują, dzieci. No i to jest naprawdę tak, ja mam w domu, że tak powiem, dwóch takich BM-iarzy. Jeden lat 14, drugi 35. No i to jest taka fajna zajawka i można też pokazać ich w fajnym świetle, tak? Że to nie jest tylko jazda niebezpieczna, ale tak naprawdę będą też przez grupę organizowane pikniki rodzinne, wakacje. Tak fajnie, normalnie, bezpiecznie. I jak byłby też ten tor, no to naprawdę byłaby rewelacja. Ale nie tylko tor dla marki BMW. No, my też stawiamy na przykład, żeby powstał w Płocku jakiś tor kartingowy, jakaś po prostu tafla, na przykład, żeby w sezonie zimowym, dajmy na to, jest oblodzenie, lodowisko, żeby też na przykład nauczyć potencjalnych kierowców, jak się zachować, jakie wykonywać manewry, prawda? Ogólnie jest stereotyp, że no tak, pani redaktor powiedziała, że dlaczego to się tak dzieje? Są różni właściciele BMW, są młodsi, są starsi, tak? My też byliśmy młodsi, też żeśmy jeździli, też żeśmy upalali, ale chodzi w takich dzikich miejscach, właśnie a propos dzikich miejsc, chodzi o to, że BMW-iarze są postrzegani przez to, że nie mamy tego toru w Płocku, no to wiadomo, młodzi szukają sobie gdzieś jakiegoś miejsca, no kurczę, no a może by gdzieś żeby pojechał, się wyżyć, tak, żeby prost, się wyżyć, tak, są jakieś takie dzikie miejscówki, za chwilę ktoś dzwoni, pojawia się policja, to nie o to chodzi, żeby pojawiała się policja, to chodzi o to, żeby ci młodzi ludzie, czy starzy ludzie, czy po prostu pasjonaci, fanatycy tej marki, gdzie żeby się po prostu mieli swój taki kącik, takie miejsce, żeby się mieli mogli po prostu... trenować. Tak, trenować, spotkać się, powymieniać się jakimiś po prostu poglądami. Ja też stawiam na to, że na przykład powymieniać się nawet częściami, czy czymkolwiek. Jeden na przykład jest mocny w budowie silnika, drugi jest na przykład mocny w budowie karoserii, w jakimś tam tuningu, w tak zwanych swapach, tym wszystkim, tak? Ja jak najbardziej jestem otwarty na takie właśnie miejsca, żeby się na takie miejsce, żeby powstał ten właśnie tor, żeby gdzieś pojeździć, poupalać, no tym bardziej, że Piotr Więcek, tak? Mistrz, mamy mistrza, że tak powiem, na blisko siebie, driftu, ale a po prostu nie mamy po prostu się gdzie podziać, tak? Nie mamy takiego swojego kącika, no i po prostu no dzieje się jak dzieje, tak? Czyli po prostu starsi, nie wiem, czy też panie, czy panowie, no widzą co się dzieje, no niestety, no będziemy dyskryminowani, dopóki nie powstanie ten tor, będziemy dyskryminowani, a my tak naprawdę nie chcemy być dyskryminowani, jesteśmy też normalnymi kierowcami, ale no po prostu jest ten stereotyp, jest taka ta szpileczka wbita i chcemy ją wyjąć, tak? Tak, i przez to wydarzenie też chcemy pokazać, że jeździmy bezpiecznie, że będą też dzieciaczki na tym wydarzeniu, będzie ten pokaz pierwszej pomocy, żeby też w razie czego było wiadomo, jakby coś się nie daj Bóg stało, bo to nie jest tak, że tylko kierowcy marki BMW jeżdżą niebezpiecznie, tak? Tylko inni. I będzie też pokaz dla dzieci znaków drogowych, tak? I chcemy, żeby też w naszej paradzie również też wzięły udział dzieci. Tak samo jak chłopcy przyjadą swoimi samochodami, no to też będą z nimi ich rodziny, tak? I dlatego też takie wydarzenie będzie połączone w Galerii Mazowia. Ten pokaz, potem parada aut i chcemy, żeby... A parada aut w jakich godzinach będzie? Od godziny 13. Mm-hmm. Przejedziemy przez Podolszyce. Objedziemy całe Armii Krajowej, tak? Tak. Potem Wyszogrodzka, Piłsudskiego, Jachowicza, Tysiąclecia i będziemy kończyć pod Stadionem Wisły.
Mówicie o tym torze wyścigowym, to faktycznie o tym się rozmawia od co najmniej 10 lat. Niedawno był tutaj Piotr Gryszpanowicz, który też 10 lat temu próbował zaszczepić ten pomysł. Pomaga nam też w wydarzeniu. Jak sądzicie, czy to ma realną szansę realizacji w Płocku? Wydaje mi się, że tak, że dla, inaczej, dla chcącego nic trudnego i może też na przykład, jeżeli takie wydarzenie, tak jak teraz robimy, przypadnie ludziom do gustu, można by też robić to cyklicznie, można przecież też napisać projekt do budżetu obywatelskiego Mazowsza, prawda, i napisać taki projekt o tor, tak, wszystko jest możliwe, trzeba po prostu chcieć. Ale nawet jeżeli chodzi o tor, to nawet też może być po części jakaś też wizytówka dla Płocka, tak? Ostatnimi czasy na jeszcze bodajże starym stadionie był Budmat Drift Masters Show, tak? No wiadomo, że trzeba wylać jakąś płytę z asfaltu, trzeba zainwestować, tak? Potem się, że tak powiem, trzeba to zdemontować. A tu na takim torze mamy wszystko praktycznie gotowe. Jest zrobione raz, a porządnie. Mamy jakieś bandy, mamy jakieś bariery dźwiękochłonne, mamy tor, mamy taką wizytówkę. Powstała Orlen Arena, naprawdę sobie fajnie daje radę. Powstał nowy stadion dla nawciarzy, super sobie dają chłopaki radę. No wiadomo, też wszystkiego, że tak powiem, nie zbudujemy od razu, ale takimi małymi kroczkami, i myślę, że naprawdę ten tor mógłby być też jedną z wielu, wielu wizytówek i na pewno by miasto na tym też mogło skorzystać. Miasto jak miasto, ale też mogliby kierowcy na tym skorzystać. I mieszkańcy. Tak? No, doszkalanie się kierowców na pewno jest bardzo potrzebne. To widzimy po drogach Płocka i powiatu płockiego, co się dzieje. Myślę, że to jest świetny pomysł, żeby właśnie taki tor wyścigowy połączyć na przykład z placem manewrowym. Tak, też by było świetne. Czy właśnie płytą do trenowania poślizgu na wodzie czy lodzie. Tak. No, ja na pewno jestem całym sercem za tym, to już od wielu lat za tym lobbujemy. I myślę, że taki projekt warto poruszać, ten temat projektu toru wyścigowego, warto poruszać się w przestrzeni publicznej, warto za nim lobbować, a może w końcu ktoś też podejmie ten temat. Bardzo będziemy prosić też włodarzy, rozmawiać nawet z włodarzami, żeby po prostu na naszego tego pomysłu, no, za przeproszeniem, no, nie oddali do lamusa, tak, żeby to jakoś jakimś fajnym echem się odbiło, a może, no może jednak, nie mówię, czy to ma być rok, półtorej, dwa, a może w niedalekiej przyszłości. Za miesiąc. Daj Boże. Żeby to po prostu jakoś tak fajnie powstało, żeby po prostu jednak była ta przychylność włodarzy i powiedzieli, dobra, okej, jesteśmy na to gotowi, możemy zrobić ten tor, tylko po prostu wybierzmy jakąś może lokalizację. Tak, może żeby to nie być... przeszkadzało to mieszkańcom. Tak, wiadomo, żeby hałas. Żeby wilk syty i owca cała. Dokładnie, hałas, żeby huku nie było, wiadomo, bo opony strzelają, no i też jest huk, pisk opon, no, przeróżne są opcje, ale naprawdę tak gdzieś na obrzeżach miasta, czy też gdzieś w okolicach, nawet gdzieś tam koło Płocka. No, w zależności, gdzie będzie takie zapotrzebowanie. My cały czas będziemy o ten tor, że tak powiem, zabiegać i będziemy chodzić. I walczyć. No, mam nadzieję, że to faktycznie zostanie zrealizowane, bo jednak bezpieczeństwo na drogach to jest podstawa. A ten tor niewątpliwie to bezpieczeństwo na drogach też nam poprawi. A na razie zapraszamy na wydarzenie, które odbędzie się, przypomnijcie jeszcze raz. 23 marca, łamiemy stereotypy, piknik rodzinny połączony z wystawą aut marki BMW i wielką paradą aut na koniec. Zapraszamy do galerii Mazowie. Zapraszamy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi byli Olga Jaszczak i Marcin Gordeniak. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. No i zapraszamy serdecznie. I zapraszamy tak samo panią. Oczywiście, ja się pojawię. Dziękujemy.